Dziękuję bardzo. Witam Państwa na tłumaczowej konferencji prasowej. To, jak się okazuje, ostatnie spotkanie tego sezonu dla obu ekip. O gorące tłumaczowe opinie dotyczące dzisiejszego spotkania i całej serii. Bardzo proszę Panią Kapitan i Panów trenerów na początek. Kapitan przyjazny, Magdalena Myśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się dzisiaj wygrać ciężkie spotkanie. Byliśmy przygotowane na to, że Bielsko postawi bardzo wysoko poprzeczkę i tak było. I potwierdzam moje zdanie na temat playoffów, które się mijają z celem, bo po to się walczy całą ligę o układ w tabeli, żeby być na jakimś miejscu, a playoffy rządzą się swoimi prawami, nie zawsze są sprawiedliwe. I w tym przypadku akurat wyszło tak, jak byłyśmy rozstawione przed playoffami, my na trzecim, Bielsko na czwartym i myślę, że to jest najbardziej sprawiedliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kapitan gospodarzy Karolina Cieszyniecz. Gratuluję w imieniu całego zespołu pracy nad medalu. W sumie z tego miejsca tak myślę sobie, tak, że aż dziwnie, że koniec marca to już koniec sezonu. Takie dziwne odczucie, że nie spotkamy się już na takich treningach stricte przedmeczowych i nie poczujemy tej adrenaliny, która zawsze nam towarzyszyła. Także z tego miejsca chciałam w ogóle podziękować wszystkim kibicom za wierne wspieranie nas podczas meczy, którzy zawsze nam dopingowali nas, trzymali nas, byli naszym silnym zawodnikiem. I w imieniu całego sztabowi trenerskiego na pewno będziemy się jeszcze spotykać, bo będziemy mieć takie roztrenowanie. A cóż, tu mogę podsumować mecze. Stało się tak jak inaczej, znam niezmiernie przykro i to jest takie smutne uczucie być na czwartym miejscu bez medalu. Więc pozostaje nam tylko mieć miłe wspomnienia z poszczególnych meczów, z innych wspomnień z tym, co wychodzi. Dziękuję bardzo. To jest Paweł Romowa Komisza, Piotra Kawka. Z dzisiejszego meczu myślę, że było takim mecz trochę błędów z jednej i z drugiej strony. Myślę, że całe szczęście, że znaleźliśmy drugą rozgrywaczkę dzisiaj. I Madzia wróciła do meczu. Nowe życie temu zespołowi i ta gra się trochę wróciła, przyspieszyła grę, zadała ważniej środkiem. Było to łatwiej, później cały zespół wierzył w to, że dzisiaj można w Bielsku wygrać. W meczu sezonu myślę, że zasłużenie zdobyliśmy medal, bo zasługiwaliśmy w tym sezonie na medal. Nie udało się z Sopotem, żonie Bielska oczywiście, bo to jest kosztem Bielska, ale my mamy przynajmniej brązowy medal, z którego się bardzo cieszymy. Dziękuję bardzo. I na koniec trener gospodarz Mariusz Wiktorowicz. Ja również gratuluję zdobycia tego brązowego medalu. Chciałbym też podziękować swojemu zespołowi za ten sezon, za dzisiejszą walkę, którą dziewczyny, tak jak sobie zakładaliśmy, wykonały, walczyły. Przegraliśmy w 5 setach. Taki jest sport, takie życie. Ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać. Co do dłuższego, takiego bardziej precyzyjnego podsumowania sezonu, myślę, że jeszcze przyjdzie czas. Na pewno w tym meczu, dopóki mieliśmy stabilne przyjęcie, dobrze nam się grało na ataku, później w podpołowy gdzieś w meczu troszeczkę nam to uciekło, szczególnie w tym 5 secie i później był problem wyprowadzenia akcji na siatce. Także krótko powiem odnośnie tego sezonu, bo tak powiedziałem, nie będę się długo rozwodził. Skończyliśmy na czwartym miejscu, ale myślę, że nie do końca jest ten sezon stracony albo zły, bo dobre występy w Pucharze na czwartym miejscu jesteśmy w lidze. Patrząc, jakie zespoły są przed nami, jak są zbudowane, to myślę, że te czwarte miejsce nie jest do końca takie złe. Może ktoś mieć inne zdanie, ale tak jak powiedziałem, podsumowanie całego sezonu zrobię na pewno i na to przyjdzie czas. Także gratulacje jeszcze raz za medal i gratulacje za cały sezon na mojej zespołu. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, bardzo proszę. A co trener myśli, jak się przegrywa seta do 13? Tak, w takim ważnym meczu. O brązowy. Może w innym sezonie to na coś myśli, ale w tym sezonie to stało się u nas regułą prawie. I odwracaliśmy potem te mecze, więc nie zawsze jest dla zespołu dobrze, jak zespół tak łatwo wygra pierwszego seta. Czasami to jest przeciwko zespołowi. Myślę, że Mariusz to może potwierdzić. Jak się za łatwo pierwszego wygrywa, to potem wchodzi rozluźnienie, pewność siebie i niełatwo się czasami. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo, gratulacje dla zespołu. Dobrą. Do zobaczenia w przyszłym sezonie.